Dzień dobry Państwa i moim gościem w tym powyborczym poranku jest teraz Jan Śpiewak, socjolog, aktywista. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Twórca projektu Energia Miast. I właśnie pytanie, jakie są Pana pierwsze wnioski po tych wstępnych na razie wynikach wyborów? Co się wydarzyło? Co z tą Polską? Zapytałby Tomasz Lis. Znaczy, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość skonsolidowało swoją władzę. Potwierdziło, że cieszy się poparciem prawie połowy Polaków i to w sytuacji bardzo, bardzo wysokiej frekwencji, chyba jednej z najwyższych po 1989 roku. No i to jest przede wszystkim chyba tutaj najważniejsze, tak, że PiS wychodzi zwycięski z tego starcia, chociaż wydawało się, że ta władza może im się jeszcze wczoraj wymknąć z rąk. Cały czas jest to na granicy, ale te kolorowe informacje są takie, że PiS uważa, że będzie miał większość niewielką, co prawda, ale będzie miał, co oznacza też, że na przykład Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro będą dalej mieć ważną pozycję. Teraz pytanie jest, czy faktycznie utrzyma się status quo w obozie dobrej zmiany, czy jednak wyjdą ziobryści na przykład wzmocnieni, nie wiem, musielibyśmy znać już szczegółowe wyniki, jak poszło im. Widać było ogromną pracę Patryka Jakiego, który walczył o to, żeby jego, że tak powiem, wybrańcy weszli do Sejmu. No i pytanie, czy tam nie będzie pewnego dalszej jakiejś tam wojny pod bulldogów pod dywanem, czy to będzie dalej szło tak, jak było wcześniej. Myślę, że PiS był odrobinę rozczarowany, z tego co widziałem, zresztą Jarosław Kaczyński również, i myślę, że to wynika głównie z tego, że ten wynik nie jest na tyle mocny, żeby Gowina i Ziobro zmarginalizować. Ale też z drugiej strony ja mam wrażenie, że wczoraj prezes PiS stwierdził, że potrzebny jest jakiś inny, że tak się wyrażę, styl, kierunek. Bo takie mam wrażenie, że była tam mowa o tych błędach, które zostały popełnione. Myśli pan, że teraz PiS, na przykład jeśli chodzi o decyzje kadrowe i też taki sposób prowadzenia polityki się zmieni, pójdzie do tego mitycznego centrum? PiS jest centrum. To jakby jest oczywiste, jeśli partia zdobywa 45-47% głosów, to jest centrum, tak? To znaczy, że zajęło to centrum dla większości Polaków. No myślę, że tutaj zależy będzie, co się dzieje z Konfederacją. To mnie osobiście martwi, że przy tak wysokiej frekwencji Konfederacja weszła do Sejmu. No to jest chyba efekt głównie tego, że Kukiz zdecydował się jednak pójść z partią establishmentową i bardzo wielu wyborców Kukiza odpłynęło. No oczywiście większość pewnie odpłynęła do PiSu, ale z tego, co słyszałem i widziałem, wyniki też dużo odpłynęło do Konfederacji. Więc pytanie jest takie, czy Konfederacja teraz będzie spychać PiS w prawo, żeby po prostu PiS nie urósł tam taki drugi Jobbik. No i mam nadzieję, że tak nie będzie, że raczej PiS będzie walczyło o te głosy w centrum. Miejskie, bo raczej centrum. Miejskie, bo to, co się wydarzyło w miastach, to jest po prostu niesamowite, tak? Frekwencja w Warszawie ponad 70%, ale widać, jaki to jest klasowy konflikt tak naprawdę, ten konflikt polityczny, tak? Że tutaj mamy do czynienia z klasa średnia wyższa, która wielkomiejska, która odrzuca PiS na z wielu powodów i mamy, prawda, oczywiście to jest uproszczone, ale myślę, że to jest jeden z głównych organizujących podziałów, czyli ten podział klasowy, czyli trochę gorzej sytuowani mieszkańcy Polscy, którzy skorzystali na 4 latach dobrej zmiany, którym poprawiło się rzeczywiście, którzy doświadczyli awansu i kontra ci, którzy są syci i nie chcą na tej drabinie wyżej, prawda, tych, którzy byli głodni. Ale też pytanie, czy ten konflikt klasowy w jakim sensie będzie się teraz zaostrzał? Znaczy, pytanie jest oczywiście, co PiS dalej będzie robił, ale te deklaracje, jeśli gospodarka, ja nie jestem ekspertem od gospodarki, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie się działo, ale jeśli PiS faktycznie doprowadzi do wzrostu płacy minimalnej do 4000 zł brutto, bo to jest jakieś pewnie 2,5 na rękę, tak, jeśli dalej będą rosły płace, to faktycznie tutaj ten wymiar ekonomiczny będzie miał gigantyczne znaczenie. Pytanie oczywiście, co się wydarzy z usługami publicznymi. Usługi publiczne są piętą achillesową tej administracji i sądzę, że za 4 lata ta sytuacja w usługach publicznych, służbie zdrowia, transporcie publicznym, w edukacji będzie jeszcze gorsza niż jest dzisiaj i to będzie coś, na czym PiS może się przewrócić, bo 500+, proste transfery socjalne, widać, że to jest paliwo, którym PiS moim zdaniem nie jest w stanie dosiągnąć do zwycięstwa w kolejnych wyborach. A pytanie też, czy te tematy staną się paliwem dla lewicy, która wchodzi do Sejmu, był tu w studiu Krzysztof Gawkowski, nie krył, przyszły poseł z Bydgoszczy, nie krył
radości i mówił, że lewica zmieni dynamikę. No, nie wiem. Znaczy, pytanie jest takie, co zrobi w wyborach prezydenckich, tak? Jeśli wystawi Roberta Biedronia, to tutaj żadnej zmiany dynamiki moim zdaniem nie będzie. Włodzimierz Czarzasty, pan poseł Gawkowski, gratuluję, ale to są wszystko stare, zgrane twarze. To nie jest nowa powiew w polityce. Liczę na takie osoby jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli osoby, które były wyrzucone na dalsze miejsca, robiły bardzo dobre wyniki, bo są bardzo silne w terenie i mają bardzo dobrą kampanię. I liczę, że te osoby będą nadawać to lewicy, a nie ci ludzie, których tak zwani w młodzieżowym slangu nazywamy dziadersami, do których niestety muszę zaliczyć Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i niestety również pana Gawkowskiego. To jak będzie wyglądała ta dynamika, to zobaczymy też i chyba wiele zależy też od samej Koalicji Obywatelskiej, jaki będzie jej wynik. W Platformie jest spore poczucie rozczarowania i myśli pan, że tutaj, czy na przykład dojdzie do zmiany władzy w Platformie? Znaczy ja nie wiem, znaczy mam wrażenie, że ta partia jest, prawda, jak Bourboni. No, Tyler Rand mówił o nich, prawda, o restauracji Bourbonów, że niczego się nie nauczyli, wszystko pamiętają, niczego się nie nauczyli, tak? Jakby oni nic nie rozumieją z tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, tak? Znaczy nie mają elementarnych narzędzi do analizy tej rzeczywistości, o której my mówimy. Przespali ostatnie 4 lata, podejmowali gigantyczne błędy przez całe te 4 lata. Nie zbudowali instytucji, nie mają socjologów, nie mają zaplecza intelektualnego, nie zbudowali sobie społeczeństwa obywatelskiego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Potraktowali kot per noga, prawda, abstrahując od tego, co uważamy, obywateli RP, zantagonizowali wobec siebie wszystkie środowiska społeczne i dzisiaj są partią schyłkową, są partią, która trwa, ale i póki będzie trwać, mogę panu redaktorowi powiedzieć, że PiS będzie osiągał dobre wyniki, bo to nie jest żadna opozycja. I pamiętajmy, że scenariusz węgierski w dużym stopniu, oczywiście Orban zmienił ordynację, co było kluczowe, prawda, jeśli chodzi o układ sił na Węgrzech, co nie jest możliwe w Polsce, ale tam elementem tego było też to, że ci skompromitowani liderzy opozycji, którzy dali się nagrać też na podsłuchach węgierskich, tak, oni dalej funkcjonowali i byli twarzami opozycji. I to jest droga do katastrofy, bo ludzie patrzą na Platformę Obywatelską, widzą, co ona robi chociażby w Warszawie i nie chcą tego samego. Tak? To, że Warszawa poparła Platformę Obywatelską, ale jakim kosztem? Ja widziałem, rozmawiałem ze sztabowcami PiS-u i oni pokazywali, jak rezonują sprawy Czajki, reprywatyzacji na prowincji. To uderza Platformę w powiatach i ona tego absolutnie nie rozumie, że nie może być tylko partią bogatych, a idzie w taką stronę, prawda, takiego bardzo niszowej partii dla bogatych, nie wiem, na poziomie 10%, ale może teraz, ale z drugiej strony teraz ma całkiem pokaźny mimo wszystko klub, chociaż mniejszy niż wspólne. No nie, no to jest porażka, ile tam 24%, i... tak? 25, no 32% w wyborach 4 lata temu Nowoczesna i Platforma miała. Jakbyśmy dotarli do tego jeszcze wynik Zielonych czy Barbary Nowackiej, to nagle się okazuje, że oni tracą 10 punktów procentowych, czyli tracą ponad 1/3 poparcia. Pytanie też, a wynik PSL-u pana zaskoczył, tego brandu polityki, który Kośniakamy z sobą uosabia, że się tak wyrażę? Tak, on jest zaskakujący. Ja myślałem, że PSL wejdzie, ale nie sądziłem, że z takim wynikiem. No wygląda na to, że chyba zadziałało dwie rzeczy, że jednak były przepływy od Kukiza do PSL-u jakieś mimo wszystko. I jestem bardzo ciekaw w wyniku PSL-u w dużych miastach, gdzie wystawiło bardzo silną reprezentację, prawda, Marek Biernacki, Bartoszyn Bartoszewskiego w Warszawie. I myślę, że też te silne postacie, które zostały, że tak powiem, wyciągnięte, czy przeciągnięte, czy zaangażowane w politykę, że one też tutaj wypracowały ten wynik. Na koniec myśli pan, że za rok ten układ polityczny opozycji się jakoś zmieni, czy dojdzie do jakiegoś przełomu? Potrzebna jest partia przepływów i myślę, że to jest to, co opozycja powinna mieć w pamięci, że dopóki nie będzie partii, która jest w stanie zabrać trochę głosów, prawda, kukizowych, nazwijmy to, tych, tak, czyli zabrać te parę procent, które przeszło do PiS-u i parę procent do Konfederacji. Dopóki nie będzie takiej partii, która po prostu będzie walczyć na boisku przeciwnika, a nie po prostu tak zamknąć się w dużych miastach, to tutaj się nic nie wydarzy. PSL chyba taką partię próbuje budować. No zobaczymy. Ja tutaj ten ryt antyestablishmentowy moim zdaniem jest za słaby w tej partii.
rady, tak? Znaczy jednak to jest partia władzy, to jest partia, która rządzi w połowie kraju, która rządziła Polską przez 17 lat i nie wiem, czy jest, ma ten potencjał, żeby nagle zawalczyć o wyborców takich antyestablishmentowych PiS-u. Może, ale wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby powstała taka partia przepływów, która jest w stanie zabierać te głosy. Ani dzisiaj, moim zdaniem, ta lewica w tym wydaniu dzisiejszym, ani PSL w dzisiejszym wydaniu taką partią nie będzie. To jak będzie za polska polityka wyglądała za tydzień, czy nawet jeszcze jutro, kiedy będziemy znać już wyniki, będziemy oczywiście o tym informować. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem dzisiaj był Jan Śpiewak, aktywista, socjolog, współautor, współtwórca projektu Energia Miast. Dziękuję bardzo.